Cześć, witajcie, z tej strony Matiasek, a dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, jak ja zaczynam dzień w Fortnite, czyli jak codziennie zaczynam trenować, czyli Aim i Edit. Tutaj mam już przygotowane dwie mapki dla Was, oczywiście wszystkie kody do nich będziecie mieli w opisie. Pierwsza jest to mapka, z której najczęściej korzystał Face Mongrel, dalej też korzysta, jest ona głównie związana z Aimem. Pokażę Wam, o co w niej chodzi. Na przykład bierzecie sobie Skara i jak chcecie wziąć sobie to na przykład Cap Ups. I tutaj macie teraz, jak zlatujecie, no to macie teraz Play Again i musicie go jak najszybciej trafić. I tak na okrągło z góry. Ja nie umiem za dobrze strzelać jeszcze. Ale jakoś to wychodzi. Teraz mam na przykład już 3 fragi. No i 3 fragi. Back to hub. W mapce to jest na przykład Reaction FS. Tutaj free play. I tutaj będziemy mieli boty, które skaczą. O. Musimy trafić go, gdy leci. Ja tak to nie umiem strzelać. Jakoś ich tam trafiam gdzieś. Na tym polega teraz ten tryb. Mam jeszcze Tfue Classic, Mongrel Classic. My sobie weźmiemy Mongrel. I tutaj macie także edytowanie. Jak chcecie sobie poćwiczyć, to jest związane właśnie z aimem i edytowaniem. O to w tym chodzi. On jeszcze zabije. Nie, na szczęście nie. To by było tyle z Mongrela Classic. I idziemy do następnego. Czwartą już wersją jest także Tfue Classic. Tutaj musimy sobie po prostu strzelać w nich, jak stoją. Jest to bardzo przydatne. To mi najlepiej wychodzi. I tu także. I o to chodzi w Tfue Classic. I przejdziemy sobie jeszcze do jednego z trybów. Raindrops. Z góry lecą. Mam boty. I tutaj możemy sobie sprawdzać naszego aima, gdy one lecą. Ja tylko je trafiam, gdy są jeszcze wysoko. No tak, to jest ciężko nawet je trafić. Tak możecie sobie pomóc. I to by było, macie jeszcze tam dużo opcji na tej mapie, więc sobie popróbujcie, a ja idę jeszcze Wam pokazać jedną przydatną mapkę. W których możecie grać nawet w 16 osób naraz. Strefa ciągnie się, pokażę Wam aż dotąd. Ja już te zonwarsy bardzo często grałem na streamach oraz ze znajomymi. Ta strefa ciągnie się aż do tamtej góry, więc macie bardzo dużo czasu do pozabijania się. Dropią tu się
rzadko, ale dropią takie itemy jak LKM czy złote itemy. Najczęściej, no prawie zawsze, są to takie itemy, jakie mam w deku. Rzadko też się znajduje w deku ta wiertara, którą teraz mam w ekwipunku, ale jest to rzadka broń na tym trybie. Nie wiem, czy ten poradnik Wam by się przydał. Napiszcie w komentarzu, byłbym Wam bardzo wdzięczny. A ja się już z Wami żegnam. Do zobaczonka. Hej!